Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 30, czyli ostatni dzień miesiąca, września. Witamy się z październikiem. Już za trzy tygodnie będziemy zmieniać czas na zimowy. Nie wiem dlaczego nadal go będziemy zmieniać, bo już mieliśmy. Chyba takiej opcji nie mieć w Unii Europejskiej, ale może mi wy podpowiecie w komentarzach, dlaczego to się nadal dzieje. A my z wiewnym krokiem wpadamy w środę. Środa jest dniem. Dokładnie. Także jeszcze nie jest za zimno na to, żeby jeszcze się cieszyć tym latem, tym bardziej, że lada chwila będzie troszeczkę cieplej. Mieliśmy chwilowe ochłodzenie, ale lada chwila będzie ciepło. Jeżeli chodzi o Bitcoin tutaj, hmm, powiedzmy stabilnie 10700 37 dolarów. W ostatnich 24 godzinach minus 1,1% w dół, projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Decentraland 9,7 Airwave 9% Zilliqa 8,1. Projekty, który sobie gorzej poradziły to jest Jen Finance minus 18,1%, Fortune, minus 12,5 i REN minus 10,5%. Także ciekawie, tutaj w tym wypadku przejdźmy może na Krypto Michaela. Jeżeli chodzi o jego tweet. W 1929 roku najbardziej hype'owane firmy to były te związane z tele-radiem czy telefoniką radiem, bo wtedy wchodziło do świata żywych tak naprawdę ta technologia radio. Radio chciałem powiedzieć, ja powiedziałem radio. 1999 to jest Internet Bubble, czyli mieliśmy bańkę internetową. A w tym momencie 2019-2020 my jesteśmy teraz w kolejnej bańce, zdaniem Michaela, przecenionej tech bubble, która prawdopodobnie uderzy w rzeczywistość. Ale chola, hola wróć, tutaj was zastopuję, bo chodzi o NASDAQ, nie o krypto. Zdaniem krypto-Michael'a jesteśmy w bardzo wczesnym stanie jeszcze rozwoju. Przed jeszcze stanem bańki chodzi o NASDAQ i te technologiczne firmy, takie jak powiedzmy Tesla i tym temu podobne, że jesteśmy ku Kolejnej bańce, która zaraz pryśnie, zdaniem Krypto Michaela. Pamiętajmy też, że mamy konferencję Kongik dla Bitcoin SV, jednego z największych projektów Bitcoina. Za jeden dzień, trzy godziny, czyli leży pewnie gdzie jesteśmy, w jakim kraju, ale za dzień i trzy godziny zaczyna się ta konferencja. Może jakieś tutaj będą projekty, które świetnie sobie. Poradzą na tej konferencji. Jak już jesteśmy przy SV, pamiętajmy, że jedna z najlepszych aplikacji na Bitcoin SV jest to Weather SV App, czyli ta, która pobiera dane niemedyczne, niemedyczne, nie mylić, dane pogodowe z całego świata praktycznie. Ludzie dołączają tam i, i różne tutaj transakcje przekazują te dane i w tym momencie mamy 504 miliony transakcji już na tej aplikacji. Ale ci, którzy są ekspertami w przypadku Bitcoin SV na pewno mnie tutaj poprawią. Bo mamy all time, high 504 miliony, a tutaj nawet total broadcast mamy jeszcze więcej, ta liczba. Także na pewno w komentarzach, czy tam Bitcoin SV all the time, czy ktoś tutaj mnie poprawi w tym przypadku, ale to jest 10% całego Bitcoin SV, wszystkich transakcji. Także jedna aplikacja. Wyjdzie takich 10, może gdzieś ich to Zawiezie. Roy na Twitterze przypuszcza, że ta osoba, która jest odpowiedzialna za hak na Kukoń, była tą samą osobą, która była za hakiem na abbicie Dlatego teraz firmy, które zajmują się tym hakiem, powinny. Zbadać te dwie zależności. Obiecywałem, że nie będę, ale najlepsza debata się szykuje. Chyba wszechczasów będzie Biden z jednej strony, tutaj się zastanawiałem, czy będzie podpowiedź. Ucho z prawej strony, lewej, może gdzieś tutaj słuchawka. Ale Biden chciałby co 30 minut robić przerwę. Trump na to się nie godzi, więc zobaczymy, czy w ogóle do tego dojdzie, do tego starcia tytanów w Stanach Zjednoczonych. Czyli debata przedwyborcza. A, właśnie miałem pytać. Nie wiem, czy. Wiecie, co się dzieje ostatnio z Queen Elizabeth? Bo nikt tak naprawdę nie wie, co się z nią dzieje. Nie ma jej w mediach, a to jest bardzo ciekawe. W ostatniej audycji na BitHubie o 19 mówiłem też o tej sposobności. Można było zainwestować 130 tysięcy dolarów w jeden projekt, EMN dokładnie się nazywał. Wszyscy poszli za tym, że ta sama po prostu osoba uczestniczyła w jeden Finance, dlatego zaufali z bomby 130 tysięcy dolarów w półtora godziny Później sprzedał to, co włożył za 368 dolarów. To nie jest jedyna osoba. Inne osoby powkładały tam po 100 tysięcy dolarów, a potem już tak naprawdę nic z tego nie zostało. I zauważałem, że ich życie tak naprawdę teraz się kończy, można powiedzieć w tym przypadku. Więc uważajcie na DeFi. Te nowe projekty, mimo tego, że osoby uczestniczyły w jakichś innych projektach, to nie znaczy, że kolejny projekt będzie świetnie wyglądał. A ten projekt nie był jeszcze nawet dokończony a haker mógł wyciągnąć tam po prostu płynność z niego. Giulio Moreno, jak myślicie, Bitcoin 10 tysięcy dolarów, czy to jest ten nowy tysiąc, tak jak tutaj niektórzy przewidują, już nie spadniemy poniżej 10 tysięcy, bo jak właśnie tutaj ta osoba zauważa, za drugim razem, kiedy pobiliśmy ostatni rekord najwyższego współczynnika, w bardziej największych dni powyżej jakiejś kwoty, wtedy już osiągaliśmy ją. I mieliśmy powyżej, powiedzmy, dolara, powyżej 10, powyżej 100 dolarów. I potem tylko się utrzymywaliśmy tam, potem powyżej 1000. I teraz, czy ten 1000, to jest te nowe 10 tysięcy? Już poniżej nie spadniemy. Oby. Colin Wu, jeżeli chodzi o tą osobę, jest ona spokrewniona z Bitfinexem i z tym, co się działo na OTC marketach. I tutaj chodzi o Chiny. W przypadku prania brudnych pieniędzy, bo przez te OTC markety, piramidy finansowe równie dobrze. Ta osoba właśnie będzie skazywana na 15 lat więzienia w Chinach. Zobaczmy, co ta osoba, jak mogliśmy przeczytać na przykład na CoinRivet w 2018 roku, 1 grudnia dokładniej, mówi chiński bilioner o tym, że, czyli miliarder, o tym, że tylko wystarczy kupować bitcoina, bo za 3 lata będzie on za 50 tysięcy dolarów. Dlatego należy to. Kupować. Wiemy, że OTC Bitcoin Trader, czyli trader, który działał na OTC i miał duży stake w Bitfinexie, kiedy to było 1 grudzień 2018 roku, dobra, jeszcze dwa lata nie ma, czyli 3 lata, dajemy mu jeszcze rok, 50 tysięcy dolarów i wszyscy będziemy naprawdę spokojni. Ale co pragnę zauważyć w tym wypadku, widzimy osobę, która jest na CoinRiver pokazywana jako chiński miliarder, za Trader na OTC, potem. W 2019 roku czytaliśmy nie jeden artykuł, nawet w polskich mediach, o tym, jak pierze się brudne pieniądze. Nie porównywujmy teraz tutaj do, oczywiście, wizy i tego, co robią banki, bo to już mi się szykuje kolejna audycja z teorii spiskowych na ten temat, e, którą rzucę tam delikatną bombę, e, bo oni też <grypto> wszystko prowadzi do, do jednego. Ale tutaj, krypto, jeżeli chodzi o krypto i zajmujemy się tylko tą sferą w tym momencie, to widzimy, jakie osoby dwa lata temu popierały. mówił, że Bitcoin to jest to, a w jednym tym samym momencie są oskarżane o to, że uczestniczyły w praniu brudnych pieniędzy, po prostu w świecie krypto. Także uważajmy też na te osoby, które głośno krzyczą o wolności, ale z drugiej strony ta wolność doprowadza też do prania brudnych pieniędzy, tak jak to jest w świecie bankowym. Przejdźmy do kolejnego artykułu. Bitcoin z te pięć prostych czynników <laughs> – ciekawe to jest napisane – sugeruje, że Ethereum Działa na oparach, albo jedzie jeszcze na oparach. Tak bardziej po polsku można by to tutaj to przetłumaczyć. Dlaczego tak się dzieje? Wiemy, że nie wiemy tak naprawdę, w którą stronę chce Ethereum wyjść. Czy powyżej 450, czy zatrzymać się tutaj, tak jak Bitcoin zatrzymał się w granicach 11 tysięcy. Ale podsumowują: w ciągu ostatnich kilku godzin kryptowaluta została poddana pewnej zwiększonej presji sprzedaży. Co doprowadziło dziś do najniższego poziomu 350 dolarów. Dziś, czyli wczoraj, analitycy uważają, że token może w tej chwili działać na oparach, co sugeruje, że może nie być w stanie dalej rosnąć. Pięć czynników może przyczynić się do tej słabości, w tym wiele niedawnych haków, a także ogromny spadek płynności. Spadek płynności, właśnie też jest ciekawy na niektórych projektach Uniswap, chyba na wolumenie są ostatnio, ale zbieg tych i innych czynników może doprowadzić do dalszych spadków w nadchodzących dniach, tygodniach, a nawet miesiącach. Pamiętajmy o tym mieczy obu siecznym Ethereum. Z jednej strony przy haku może od razu nie sprzedawać haker, ale później gdzieś, jeżeli to są ogromne ilości w dolarach, no to może ten Ethereum nawet tutaj delikatnie spaść. Jakie to miałoby być opary? Niezwykle przyspieszone cykle rynkowe monet DeFi, czyli w tym wypadku Mówią o tych cyklach. To, co mówiliśmy w ostatniej audycji na BitHubie, taka mała adnotacja była na dole, napisana w jednym z artykułów, które też przeczytaliśmy, żeby uważać, bo inwestorzy są ci sami w nowych projektach DeFi, tylko po prostu przeskakują z nowego hype'a na nowy hype, czyli cykle rynkowe monet DeFi, one są już przyspieszone, te cykle, czyli już dłużej się nie utrzymują te ceny, powiedzmy. Minus te największe projekty w DeFi. Kukone Hack. Czyli to wiemy, co się wydarzyło. Oprócz tego mamy jeszcze MNN, hack, czyli to o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ci traderzy tutaj stracili, ile tam było? 15, około 15 milionów tak? yy, dolarów. Mnóstwo płynności też znika z DeFi, a schody mamy też w górę na analizie technicznej. A zwykle schody kończą się windą w dół. Także zobaczymy, jaki Ethereum sobie poradzi w kolejnych. YouToday, partner Ripple ACI Worldwide, łączy siły z Mastercard, aby tworzyć nowe rozwiązanie płatnicze na całym świecie, czyli ciekawe, bo to jest partner Ripple. Według komunikatu prasowego, ten partner Ripple połączył się z globalnym behemotem Mastercard i będą razem współpracować w zakresie modernizacji metod i rozwiązań płatności w czasie rzeczywistym dla rządów, banków centralnych oraz innych dużych i mniejszych uczestników rynku. To jest coś ciekawego na pewno, jeżeli chodzi o Ripple. Więc dwie główne firmy zajmujące się płatnościami planują ogromne ulepszenia infrastruktury, lokalizacji płatności i rozwiązań dostępowych. ACI Worldwide jest liderem dostarczania oprogramowania i rozwiązań dla płatności cyfrowych na całym świecie, pomagając wprowadzać innowacje na stale rozwijającym się rynku przekazów pieniężnych. No i oczywiście płatności w czasie Rzeczywistym. Ja tutaj widzę ciekawą kolaborację, można powiedzieć. To słowo jest lubiane, czyli partnerstwo pomiędzy Ripple, gdzie może tutaj wrzucić tą tylnią bramką ten swój produkt, tak? bo czas rzeczywisty tutaj świetnie może zadziałać. Będzie zawierał następujące elementy. Elastyczne opcje wdrażania od usługi w pełnej otwartej chmurze na oprogramowanie lokalne dla rządów, banków centralnych, a drugie to będzie dostosowanie do wymagań lokalnego rynku. Dzięki nowemu rozwiązaniu... Uczestnicy będą mieli mniej czasu, aby wskoczyć na pokład i rozpocząć adopcję na pełną skalę, czyli ujednolicenie, uproszczenie wejścia, właśnie taką standaryzację tego nowego systemu ACI Worldwide i Mastercard. CoinDesk mamy parę aktualizacji, jeżeli chodzi o KuCoin i ten hack, który tutaj się wydarzył, czyli KuCoin utrzymuje zamrożenie portfela, gdy hakerzy zaczynają prać skradzione krypto. Konto śledzące transakcje na Twitterze Alert oznaczyło 18,4 miliona tokenów XRP z 4,5 miliona dolarów, które wypłynęły albo wpłynęły do portfela od hakerów we wtorek rano czasu wschodniego. Podejrzewa się, że to może być nawet 280 parę milionów dolarów w kryptowalutach, a ocenia się, że nawet do połowy tego 150 milionów mogli tutaj zarobić na Tetherze, na Chainlink. i Tokenach opartych na Ethereum, tych, których nie udało się oczywiście zatrzymać na, na czas. No i nadal KuCoin utrzymuje to, co się dzieje dalej, czyli nie można nadal wypłacać ani nie wiem, czy wpłacać można, ale wypłacać na pewno nie można z giełdy. Jeżeli chodzi o hakera, który używa najczęściej Uniswap, transakcje dokonywane za, na zdecentralizowanej giełdzie są rejestrowane w łańcuchu bloków Ethereum i widoczne dla publiczności, co oznacza, że prawdopodobnie nie wystarczą one do. Wyprania kompletnie tych środków. Do tego jeszcze dochodzi informacja o Chainalizes, który jest dostawcą usług agencjom federalnym, takim jak Internal Revenue Services, czyli IRS, inaczej Fiskus w Stanach Zjednoczonych, FBI otwiera też nowe biura w Singapurze i Tokio, czyli w tym regionie, gdzie ten hak nastąpił, żeby po prostu szybciej działać w przyszłości w przypadku no takiego zdarzenia. You today to mnie wcale nie dziwi. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli na historię Bitcoina i cenzury jaka była, o tym też możecie się dowiedzieć w książce, oczywiście, która już lada dzień, może lada parę dni wyjdzie w przedsprzedaży. To mnie tutaj nie dziwią takie informacje dzisiaj, na przykład w przypadku Reddita, bo Reddit jest bardzo scentralizowanym punktem wypowiedzi. Jeżeli mamy pieniądze takie jak Justin Sun, na przykład, który zapłacił moderatorowi Reddita za usunięcie niepochlebnych postów. Czyli po prostu można to zrobić. Można mieć pieniądze, jeżeli mamy na Reddicie za dużo nieciekawych komentarzy, można je usunąć albo można je przynajmniej ocenzurować. I właśnie to zrobił Justin Sun. Jedna jest to z wielu potępiających niestety rzeczy, które dzieją się, i ciemniejsza strona właśnie tego Reddita która no, występuje, po prostu ona występuje. No i teraz zastanówmy się, Justin Sun, który płaci komuś za cenzurę. Czy ten człowiek jest w stanie zrobić zdecentralizowany projekt? Tak tylko na chwilę zapytam. Osoba, która płaci za to, żeby jakieś posty znikały na Reddicie, jak tutaj się dowiadujemy w tym yy, poście. Nawet Sun podobno był w stanie usunąć dowolny post dla kaprysu po tym, jak miał dość... Trona, czyli moderatora, zagrozili, że upublicznią płatności dla, dla niego, czyli zobaczcie, najpierw płaci, potem upubliczni to, dlatego jeszcze chce bardziej kasować. Wkrótce jednak interweniowało biuro w Pekinie i moderator nagle zniknął, także nie ma moderatora. Jego konto zostało usunięte. Nasan, który również przejął BitTorrent w czerwcu 2018 roku, jest oskarżony o tworzenie toksycznego środowiska pracy poprzez zastraszanie swoich pracowników, czyli widzicie cenzura od zastraszania. Nie można takich komentarzy dodawać. Witamy w świecie cenzury, a ja bardzo nie lubię. Ojej, jedna rzecz, w którą naprawdę mnie martwi na całym świecie, to jest cenzura wolnej wypowiedzi. Bo bardzo łatwo dzięki takiej cenzurze ukierunkować niczego nie zdający sobie tutaj no, tłum, bo nawet nie wiedzą, że taka może cenzura występować. O, powiedzmy to w taki sposób. Czy traderzy bitcoina powinni się obawiać coraz to niższych szczytów od 12 tysięcy dolarów, jak byliśmy, osiągamy coraz to niższe szczyty. I czy to jest struktura, która powinna nas ewentualnie zaniepokoić? Czyli wykres dwugodzinny pokazuje wyraźną tendencję spadkową. Cena Bitcoina spada od 12,400. To struktura niższych szczytów. Utrzymywała się do niedawnego odrzucenia na poziomie 11 tysięcy. Poza tym zwyżkowa dywergencja wypadła stosunkowo dobrze, a rynek odbił się od niedawnego najniższego poziomu 10,200. To odbicie nie mogło przekroczyć obszaru 11 tysięcy i utworzyło strukturę z ograniczonym zasięgiem. Jednak kluczowy punkt zwrotny dla jakiejkolwiek kontynuacji wzrostu wynosi 10800. Jeśli bitcoin przebije się przez ten, można powiedzieć, blok cenowy, potencjalna kontynuacja w kierunku ogromnego oporu na poziomie 11 11,400 staje się coraz bardziej prawdopodobna. Ale niepowodzenie przełomu przy 10800 i potencjalne odwrócenie i testy obszaru 10200 są nadal na stole, zauważaj. Do tego mamy też informacje na temat kapitalizacji rynkowej. Przede wszystkim obszar oporu znajduje się na poziomie 335-340 miliardów dolarów, który wcześniej uznają za strefę wsparcia. W Podobny też sposób w przypadku Bitcoina. Jeśli ten obszar oporu przełamie się, prawdopodobnie kontynuacja w kierunku szczytów, jednak kolejne odrzucenie zwiększyłoby szansę na dalszy ruch, no niestety spadkowy, do 260-275 miliardów dolarów całej kapitalizacji rynkowej kryptowalut. Pamiętajmy też o dominacji Bitcoina. Zauważamy, jest ona na 60% w tym momencie się utrzymujemy i teraz jeżeli byśmy troszeczkę wyżej wyskoczyli, to moglibyśmy do 64% wtedy dominacji Bitcoina i jeżeli byśmy nie wyszli powyżej 64%, byśmy mieli zawrót Bitcoina do 60, wtedy alty znowu by ruszyły więc to jest też taka rzecz do sprawdzenia. No i Ethereum, historycznie czwarte kwartały nie należą do altcoinów każdego roku, można powiedzieć, więc tutaj może coś tutaj się nie zadziać ciekawego w altcoinach w czwartym kwartale tego roku. to mamy też świetny wywiad z Filip jedną z bardziej yy, okazałych postaci, analityków yy, ekskluzywnych, jak tutaj nawet mówią, yy, renomowanych handlowców bitcoina w branży, też podąża za nim. To jest taka półka Boba Lukasa, wydaje mi się przynajmniej. Na Twitterze obserwuje go prawie 50 tysięcy osób. Telegram ma ponad 14 tysięcy użytkowników, także też jest ciekawie Jest od 14 lat w finansach i też przeszedł potem do Bitcoina. Ale najważniejsze, na czym się skupimy, to czy Bitcoin może dojść do 14 tysięcy dolarów do końca 2021 roku. Zobaczmy. A więc jeśli chodzi o krótkoterminowy... Rozwój bitcoina, czyli bitcoin jest rządzony przez tradycyjne rynki, takie jak akcje ostatnio też. Mamy wybory w USA, większe ryzyko, że pojawi się znowuż COVID, więc ostatecznie myślę, że będziemy powielać te rynki, w szczególności to złoto i srebro. Jest jednak dobra pasa i oczekuję, że aktywa twarde będą sobie dobrze radzić, czyli takie jak powiedzmy złoto. Bitcoin jest z pewnością traktowany tak, jakbyśmy tego chcieli w tym środowisku. Jeśli chodzi o tą prognozę, to chyba mają błąd im się wkradł w ten artykuł, bo mamy początek, tak, 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 ktoś tu walnął byka, bo na początku mamy 2020, potem już mówią, czy 2021, będzie do 14, ale tak naprawdę został zapytany, czy do końca tego roku będzie Bitcoin kosztował 14 tysięcy dolarów. Zobaczmy, jak jego osobista prognoza cen wygląda. Czwarty kwartał 2020 roku może być docelowy wzrost w wysokości 14 tysięcy dolarów, w zależności od tego, jak się sprawy potoczą. Jest rok 2020, więc jest troszeczkę trudniej niż w przeszłości. Jeśli chodzi o cel, w dół, liczy na 8800, czyli jeżeli byśmy mieli wpaść jeszcze niżej to 8800. Także tyle się tutaj dowiedzieliśmy od Film Film. CoinDesk zastanawia się, czy Bitcoin może powrócić na scenę główną po upalnym lecie Ethereum. Dlaczego? Za 5 tygodni mamy wybory w USA. Rynek kryptowalut wydaje się przesuwać z powrotem do Bitcoina i odejść od Eteru i ekosystemu Ethereum. Według danych, różnica między 6-miesięczną implikowaną zmiennością dla Ethereum i Bitcoina mamy tutaj miarę oczekiwanej zmienności względnej między nimi. Spadła do 2,5 miesięcznego minimum 4%. Co to dobra oznacza? Spadek ten może sygnalizować zmianę przywództwa na rynku. Już nie Ethereum, ale w powrót do. Bitcoina. Bitcoin dojrzał jako aktywą makro od początku kryzysu koronawirusa w marcu. W związku z tym może prowadzić do akcji cenowej na rynkach kryptowalut w okresie poprzedzającym i po wyborach prezydenckich 3 listopada w USA, które mogą być najbardziej kontrowersyjne w ostatnich dziesięcioleciach. Uwierzcie mi będą. Ojej, uwierzcie mi będą. Na pewno. Jeżeli chodzi o te wybory, jeżeli można robić takie ceregiele na poczcie i to uchodzi płazem, na pewno będą ciekawe rzeczy się działy, ale dobra, już nie chcę się tutaj uruchamiać w tym przypadku. Także różne wskaźniki makro, teraz trzeba też patrzeć na DeFi, co się wydarzy, czy po tych 15 milionach z ostatniego cukiereczka DeFi, które wypłynęły, bo protokół nie został sprawdzony i ktoś mógł ukraść, wykraść tą płynność 15 milionów, czy po prostu ta tendencja nie będzie się odwracała. I wtedy y, pamiętajmy też, że co szybko wzrasta, też szybko upada. Też taka Prawo przyciągania ziemskiego, a na pewno więcej wzrósł do tej pory Ethereum w tym roku, w tym kwartale nawet 58%, a Bitcoin zyskał zaledwie 18%, także może ta płynność odejść do Bitcoina. Tym bardziej, że jeszcze mamy tutaj ten test Ethereum 2.0, nie wiemy co się wydarzy, Ma, działają, także działają w tym wypadku. Wróćmy na chwilę też do Kucoina i to, jak się pierze brudne pieniądze, powiedzmy na giełdach, bo tutaj ten artykuł o tym mówi na różnych giełdach, tak? czyli Binance 27%, w 2019 roku Huobi 24%, inne giełdy też czytaliśmy na polskich mediach z Plastokena, z innych piramid, to już mówiłem wcześniej, ale tu coś jest ciekawego, co warto dodać. Dlaczego? Bo ponad milion XRP w skradzionych środkach również zostało przelanych na mało znaną giełdę Baix, Ona tutaj się tak nazywa Baix giełda. Co jest ciekawego, to wspomniana giełda twierdzi, że zawiesiła działalność w czerwcu, a jej strona internetowa została dezaktywowana w momencie pisania. A więc może tutaj dojść do spekulacji. Niektórzy twierdzą, że giełda się nie zamknęła, była oszustwem i być może była celem prania nielegalnych funduszy. Jakakolwiek jest prawda, wydaje się, że te zmiany wprawiły zakopotanie większą społeczność kryptowalut. Przynajmniej na razie. Bing Crypto Waves wprowadza zdecentralizowany handel na rynku Forex o nazwie DeFi. Firma Waves uruchomiła cyfrowy obrót walutami na swojej hybrydowej platformie. Dowiedział się Bing Crypto, nowy system będzie napędzany stablecoinami zbudowanymi na protokole Neutrino firmy Wave Każdy składnik aktywów jest powiązany z jego odpowiednikiem fiducjarnym i wszystkie są wspierane przez stablecoin USDN, mówi Waves. Pierwsze aktywa przeznaczone do obrotu to euro, japoński yen. Juan chiński, ruber rosyjski, hrywna ukraińska i naira nigeryjska. Same takie egzotyczne klimaty tutaj widzę. No, Polska raczej tu, chociaż nie wiemy, nie wiemy czy, czy będą próbowali wkurzyć lwa w tym wypadku, ale widzimy jakie tutaj są dodane na razie te waluty na tej zdecentralizowanej giełdzie na rynku forex od Waves, Crypto.com. Dobrze, że szybciej wiadomości nie robiłem, bo przynajmniej z pięć pi pierwszych mówiło tylko o tym, że Zikash będzie bardziej prywatny, bo Gemini wprowadza m, taką ochronę adresów Zikash, rzekomo zwiększając prywatność użytkowników. Ale widzimy, że tutaj już wychodzą kluczowe wnioski z tego. Organy regulacyjne nadal mogą zobaczyć twoje zabezpieczone wypłaty Zikash na Gemini. Zikash jest w pełni zgodny ze środkami AML, CFT określonymi przez Financial Action Task Force, czyli nic tutaj się nie zmieniło, bardziej taka fajna reklama, że jest po prostu bardziej prywatnie. Tu była taka decyzja Gemini o wypad na adresy chronione sprawia, że korzystanie z usług jest płynniejsze. Zamiast zmuszać użytkowniku do przenoszenia na przezroczysty, a następnie na chroniony adres, Gemini pomaga użytkownikom pominąć jeden krok w tym procesie i o to tylko tutaj chodziło. Koń telegraf. DeFi jest zbyt hałaśliwe, mówi CEO My Ether Wallet, czyli ta osoba, która... Jest założycielką, nawet też czytamy. Majter Wallet Kosala Hemahandra. Hmm, ciekawe nazwisko. Po prostu wokół DeFi jest zbyt dużo szumu, więc każdy biega dookoła, próbując dowiedzieć się, co jest następną wielką rzeczą, zauważa, a następnie próbuje włożyć do środka mnóstwo pieniędzy bez przeprowadzenia wystarczających badań, czyli researchu. No, tutaj już nie będziemy nic więcej dodawać do tego, bo, bo chyba wiadomo o co chodzi. Gdzie jest hype? Tam są ludzie, gdzie są ludzie, często też potrafią tracić. Tak jak w przypadku tych projektów, o których mówiliśmy. Miejmy nadzieję, że nasza społeczność w Polsce już wie, na czym ta rzecz polega i wiedzą, kiedy wyjść z danej transakcji czy tradeu w tak no, ciężkich przypadkach, jakie mam ostatnio w przypadku DeFi i tych nieciekawych sytuacji, które czasami się zdarzają. Myślałem, że już odejdziemy od tego DeFi, ale no nie. Mike Nowograsz ujawnia swój. Zakład z DeFi. Dyrektor generalny Galaxy Digital Mike Nowogradz mówi, że inwestorzy DeFi są trochę głupi. Hmm, troszeczkę ich nieciekawie nazwał. Twierdzi, że wiele projektów DeFi jest podobnych do Ponzi. Nazywając spekulantów, którzy próbują zarobić na tym szaleństwie, trochę głupio. To rodzaj gry, rywalizacji, pieniędzy. Ciągle wyciągniemy z tego jakieś lekcje, ale nie jest to dobre dla ekosystemu. Czyli widzimy, że Mike Nowogradz powtarza to, co inni powtarzają, że hype, a nie bardziej technologia. Bitcoin jest mówi o poziomie, który może zapoczątkować spadek ceny Bitcoina do 9500, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę. Cena Bitcoina poniżej 10500 może to właśnie sugerować. I teraz już możemy przejść do kolejnego artykułu, żeby tutaj nie powielać innych informacji z poprzednich wiadomości, ale 10,5 i poniżej może przyspieszyć przejście Bitcoina w 9500. Jest kilka rzeczy, których może być pewien w kryptowalutach: to że każdy token może być doceniony, nawet te testowe, jak to, jak to się dzieje w tym przypadku. A więc widzimy, że jeden z bezwartościowych tokenów na Reddicie został zamieniony w token Ethereum. Ale w sieci testowej, której głównym celem jest bycie bezwartościową, ponieważ wtedy, gdy coś się zepsuje podczas testowania, nikogo to nie obchodzi. Czyli chodzi o to, że to jest testowy po prostu token. Ale to nie ja decyduję, ani nie ty decydujesz o tym, że to jest bezwartościowy token. Witamy w Wild Wild West, świecie kryptowalut, gdzie wszystko jest możliwe. Bo na przykład ten bezwartościowy ekosystem jest w rzeczywistości wart 8 centów i to po tym, jak osiągnął nawet 35 centów w piątek. Około 250 tysięcy dolarów zostało sprzedanych w ciągu ostatnich 24 godzin, podczas gdy w niedzielę wymieniono prawie pół miliona bezwartościowych tokenów w tym przypadku. Więc Moons, token testowy przyznawany przez Reddit użytkownikom kryptowaluty na podstawie wkładu z 50 milionami z nich pierwotnie rozprowadzonych w maju, nie miał rynku, ponieważ jest to sieć testowa, oczywiście, ale. W świecie krypto wszystko jest możliwe, a my przejdźmy do kolejnego, bardziej wartościowego tokena. A może coś jest bardziej wartościowego niż tylko token? Zobaczmy ten artykuł. Krypto i blockchain nie przyjmą się dopóki nie będą faktycznie przydatne. I chodzi tutaj o użyteczność na skalę światową. Zadajemy sobie wtedy pytanie, kiedy technologia blockchain wywrze wpływ na główny nurt. Zrozumiałe jest to, że entuzjastom branży zależy na tym, aby ta technologia spełniła obietnice wzmocnienia pozycji konsumentów, przyspieszenia płatności transzagranicznych i zniwelowania w luki w integracji finansowej dla osób niedochodowych i nieposiadających bankowości, na przykład. Rzeczywistość jest taka, że dzisiaj zakres jest ograniczony. Z niewielkiej ilości dostępnych danych na temat adopcji kryptowalut wynika, że pula aktywnych użytkowników jest stosunkowo niewielka pod względem wielkości zakresu głównie Pokolenia milenialsów i głównie mężczyzn. No, pamiętamy ten wykres na przykład, który mieliśmy: CryptoKitties, 15 tysięcy użytkowników w grudzień, i potem on tsz, sobie spadł, tak? Po hype minął. Yy, a my chcemy czegoś więcej: my chcemy czegoś więcej w kryptowalutach. Coś, jakąś pierwszą aplikację, jak tutaj zauważają, niepłatność nawet, nawet nie Coś, co zadowoli miliony użytkowników na całym świecie. Nie tysiące, na przykład w Polsce, tylko miliony w Polsce. O. Jaką byśmy chcieli aplikację, która by od razu powiedziała, wiecie co, ej, zobaczcie, tamten świat krypto jest końco przyjazny, bo mogę spłukać w taki sposób wodę w toalecie za pomocą blockchaina, nie? Też to by mogło być, <laughs> oczywiście żartuję z tym przykładem, ale mówię o takiej właśnie użyteczności, że ktoś nagle wysiada z, z atomowej kuli i, i wychodzi, ty, patrz, blockchain świetnie sobie radzi. Jeżeli chodzi o statystyki w tym wypadku, to mamy... Na przykład badania wykazały, że 32% respondentów w Nigerii lub inne kraje, tak jak Chiny, 8% Stany Zjednoczone, 7% używało kryptowalut, używało kryptowaluty, ale nie chodzi tutaj o produkt, czyli użyteczność poza płatnościami. Blockchain dla biznesu to jest ten komponent który jest niezbędny do zbudowania odpowiedniej infrastruktury w celu lepszego przyjęcia blockchain. Niemniej jednak wymaga to zorientowania biznesowego na klienta. Także między biznesem infrastruktura blockchain powinna być łatwo dostępna i łatwa do integracji dla firm. To są te słowa kluczowe, które tutaj występują. Łatwość nawet osoba, która używa blockchaina, nie wie, że go używa, ale przynajmniej wie, że coś się wydarzyło ciekawego w jej życiu, tak? To jest właśnie o tym, o czym mówimy. Czyli patrzymy na te firmy w blockchainie, które będą wychodzić właśnie poza tą wąską ścieżkę ludzi, którzy używają blockchaina, kryptowalut tylko do płatności. To nie jest tylko tylko, tak? bo to jest jedna z rzeczy, ale więcej. My chcemy więcej po tylu latach, już będąc tutaj w tych kryptowalutach. Czyli na przykład dane medyczne na blockchainie. Jeżeli jeden kraj zaadoptuje takie, takie rzeczy, na przykład fotowoltaika i. Powiedzmy, w Polsce wchodzi jakieś prawo, że możemy się już tutaj nie tylko z firmą energetyczną, z którą podpisujemy i im sprzedawać, ale możemy sprzedawać na wolnej giełdzie. Dzisiaj zarobiliśmy 10 mega, no troszeczkę przesadziłem. Dzisiaj zarobiliśmy tyle i tyle, i możemy sobie odsprzedać. To wchodzę na platformę, to, 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 to działa na blockchainie. Ja nawet nie wiem, czy to działa na blockchainie, ale ja sobie wchodzę we Fiatach, od razu tam jest, a jakiś token tam to przelicza, na blockchainie na przykład. To są właśnie te rzeczy, które mogą zmienić świat, więc będziemy obserwować te projekty w najbliższych latach. Decrypt Tronlink wallet uważajcie, bo ma bardzo słabą yy, tutaj strukturę tego portfela. Zobaczmy, według Amazona, który jest yy, też deweloperem CSO firmy Taurus, ujawnił, że popularny portfel Tronlink wykorzystuje powszechną, ale słabą formę szyfrowania. Według właśnie tego analityka mm, słaby poziom szyfrowania może doprowadzić nawet, że kryptowaluta Tron ofiary może pobrać, pobrana bezpośrednio z jej portfela. Także uważajcie na e Tron Link. Wiem, że niektórzy nasi słuchacze są z Wielkiej Brytanii, więc kryptobroker Kryptenix, tak się nazywa, dodano do listy ostrzeżeń dla obserwatorów rynków brytyjskich, czyli nie jest to zarejestrowany, Nie ma licencji do działania w Wielkiej Brytanii i uważać na kryptobroker Dekrypt, De tokeny DeFi spadają z ceną, gdy cena Bitcoinów utrzymuje się na stałym poziomie. Mimo tego, że Bitcoin ma kiepski wrzesień, ale ostatnie 24 godziny były względnie stabilne. A przy tym, że tony DeFi przynoszą jednak duże straty. Czy to jest początek końca powiedzmy tych wielkich wzrostów na DeFi? Sprawdźmy sobie. 100 najbardziej skapitalizowanych monet w DeFi według rankingu CoinGecko jest obecnie prawie wszystkim na minusie. A niektóre z największych monet, takie jak WiFi, Yenfinance, Chainlink i UMA, są aktywami o najgorszych wynikach. WiFi stracił 20%, Link spadł o 10%, UMA spadła też o około 10%. Oddalając się najgorszy w ciągu dnia token DeFi, Haka spadł o Ponad 30% dla porównania Bitcoin jest stabilny, jak i teraz, i to nawet po wyłamaniu na giełdę Kucoin, zauważają. Więc będziemy obserwować sobie ten temat. Crypto briefing, Bitcoin Marketplace Open Bazar. Prawie tutaj znikli. Prawie tylko dlatego, że w ostatniej chwili ktoś uratował chyba Open Bazar. Czym jest właśnie ta firma? Openbazer to zdecentralizowany konkurent Amazon, który umożliwia osobom fizycznym kupowanie i sprzedawanie towarów za pomocą bitcoina i innych kryptowalut. Został założony w 2014 roku i był kiedyś uważany za bardzo obiecującą aplikację bitcoina, wtedy kiedy jeszcze mówiliśmy o skalowalności, pewnie 2014, tak. Ostatecznie jednak nie udało się przyciągnąć użytkowników w wystarczających ilościach firma macierzysta projektu OB1 próbowała przenieść swoją uwagę na aplikację mobilną Haven w 2019 roku, ale ta aplikacja również nie zdobyła użytkowników. Zebrano 12 tysięcy dolarów OB1 nie ujawnił wielkości darowizny, jednak w oparciu o rekordy eksploratora bloków w ciągu ostatnich dwóch miesięcy otrzymała kryptowalutę o wartości około 12 tysięcy dolarów. Przekazane monety obejmują Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Zcash i Litecoin. Czyli dzięki takiej fazie... Do finansowania jeszcze mamy Open Bazar, który też pozwala w sposób zdecentralizowany kupić tutaj coś na tym bazarze w Stanach Zjednoczonych, nie tylko. Przejdźmy na polskich YouTuberów Tomasz Rozmus, Tutaj chyba się znowuż nazwa zmieniła. Złoto: aktualna cena i prognoza. Kurs na ważnym poziomie: FX Max, złoto, kukurydza, srebro, a może gaz ziemny. Czyli zobaczmy, w jakie surowce warto inwestować. Dalej mamy blok prezesa. Alegro może nie być dobrą inwestycją. Złotówka traci w oczach. W co inwestować kryptowaluty czy złoto? Rekim biznesu, kryptowaluty, bitcoin. Co kupić? Jaki projekt? E, cyfrowa ekonomia. InfoShare 2020. Sane Robots and Insane Humans w tym wypadku. Wielkonieczna analiza bitcoin. Poniedziałek tradera. E, dalej mamy też kryptokamikadze. Masz lambo, nie płacisz podatku. Plus bitcoin na sieci Ethereum i Natron. Jak i po co? Dzienna dawka dyskomfortu. Poznajcie Kusama, czyli szaloną siostrę Polka Dot. O, tutaj dużo osób pewnie będzie to oglądać też o kusami i Polka Dot ostatnio jest też naprawdę na topie, jeżeli chodzi o te projekty, które chcą zagrozić oczywiście Ethereum. Jarządek. ważne pytanie. Do czego tak faktycznie grasz? No dokładnie, do czego piejecie? Dlaczego gracie? Piotr Misiurek, krwawy wrzesień, czyli czterech muszkieterów tutaj wystąpiło jak co miesiąc. Mamy też BitHub, mm, ostatnia prosta do Ethereum 2.0. Oprócz tego jest kosztowny błąd w DeFi: ze 136 tysięcy 361 dolarów. Bitcoin Buy Zone. No i na sam końcu Mike Satoshi, mm, zobaczmy. Ethereum 2.0, już za chwilę. TronLink, niebezpieczny, zaraz, zaraz tutaj mi to uciekło. Trudność BTC wskazuje na wzrost Ceny, dowiadujemy się od Majka. No i na samym końcu przejdźmy na komentarze. Niech zasięg będzie z Tobą. Dziękuję, a światłość również z Tobą. <laughs> Sulko, dzięki i pozdrawiam. GM, więcej o BSV. No, przeczytałem, dlatego dałem o BSV na samym początku, żebyś nie marudził następnym razem. No, jest BSV, konferencja, teraz będzie trzeba patrzeć, co tam się dzieje, oczywiście. Jest 842. Wszyscy już o tym zapomnieli, ale nie ja. Co z twoim celem na 10 tysięcy subów, gdzie miał być cotygodniowy live? Jak piszę na tej grafice w tle? <grych> dobra, dobra, dobra. Już któraś z was z kolei mi to przypomina. Yeti, spokojnie, książka już idzie sobie do wydawnictwa. Lada chwila. Już, już lada chwila. Decyduje się, właśnie dajcie znać, ci, którzy słuchają do samego końca, przynajmniej... Przebadam ci, którzy słuchają do komentarzy. Pytanie mam do tych, którzy mieszkają w Irlandii, a wiem, że takie osoby są. O zgrozo, ile kosztuje przesyłka do, 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 do Irlandii? Masakra. W Wielka Brytania to jest fajna cena, ale Stany Zjednoczone też nie jest źle, ale Irlandia nie wiem, dlaczego taka cena za DPD, także lepiej będzie chyba zamówić sobie na, na, na Polskę i ktoś może przywiezie autobusem. <laughs> Oczywiście samolotem, nie autobusem. Ale pytanie do tych, którzy mieszkają w Europie, bo to jest ostatnio czytaliśmy wiadomości, że to jest chyba nawet. Jedna trzecia wszystkich wpłat. Czy chcecie mieć dostęp PayPalem jako płatności? Ja tutaj też muszę porozmawiać z księgową w Polsce, jak to wygląda z strony prawnej. W takim razie, jak to, jak, jak, jak to będzie wyglądać, bo jeżeli nie, powiedzą mi, to po prostu będzie trudno. Ale czy PayPal by wam się przydał? Tak na szybko, jeżeli osoby, które słuchają. A wracając do Yeti, jak tylko skończę ten epizod z książką, potem wracamy do pierwsze co to jest Patronite, po kolei. A potem ten live ustawimy. Ustawimy live i będziemy sobie tutaj wybierzemy datę. Żeby nie kolidować oczywiście z Mikeiem, bo Mike by się na nas obraził. A my nie chcemy obrazić Majka, bo Mike wyciska troszeczkę na klatce. Także może też wycisnąć niejednego na klatce schodowej. tak? Także y, nie chcemy denerwować Majka. Łukasz Zaremski, bym się nie obraził, gdyby ilość BTC wzrosła na przykład razy 100. Oczywiście posiadasz, że BTC mnożymy razy 100. Bitcoin po 100. Gwarancję wzrostu z psychologicznego punktu widzenia. Aha, czyli. Ilość bitcoinu by wzrosła razy 100. Ujej. No to byśmy chyba potracili parę bitcoin maksymalistów, wydaje mi się, w tym wypadku. Nie wiem, jak inni myślą na ten temat. O, i tutaj Mili mi powiedział coś ciekawego. Phoenix trochę temat e-residence jest niezrozumiały. E-residence to tylko podpis elektroniczny, pendrive i karta, który dostajesz, odbierasz w ambasadzie po weryfikacji twoich danych na policji. Nie daje ani prawa do pracy, osiedlania się i Tytułu Rezydenta w Estonii. To zwykły podpis elektroniczny, który umożliwia załatwienie wszystkiego zdalnie w Estonii. Po co niby Merkel podpis elektroniczny estoński? Fake News. Bardzo fajny kanał, trzymam kciuki. O, dzięki. Dzięki za to, że, że o tym mówisz. Zupełnie inaczej było napisane w tym, w tym artykule. Także świetnie, że słuchacie i oddajecie te komentarze z powrotem, bo przynajmniej mamy drugą stronę płotu i możemy się dowiedzieć, że może ten artykuł nie miał racji. Tak jak w tym przypadku. E-Residence, czyli nie chodzi o. Pranie brudnych pieniędzy, to niektórzy mówili, bo do Estonii się jedzie, bo to nawet nie daje prawa do pracy osiedlania się i tytułu rezydenta w Estonii. I tak powinniśmy właśnie działać. Ja coś daję wam, wy oddajecie, jeżeli coś jest nie tak w komentarzu. My tu nikogo nie usuwamy, chyba że no, ktoś ma pajęczynę za górną szóstką. Wtedy musimy niestety kolegę koleżankę wyprosić, bo takich słów tutaj się nie używa. Bitcoin SV, all the time, nieudanych przewidywań, sorry. Ale jest poprawnie. Lata pobytu poza krajem dają plon, ale jest coraz lepiej w zasadzie już bardzo dobrze. Pamiętaj, i tak jesteś super. Dzięki. Dzięki Bitcoins.io, że mnie poprawiasz często. A przynajmniej uczę się. Tutaj mam karteczkę. O, zwisa sobie z monitora. Co mam nie mówić, albo czego mam nie powtarzać, bo, bo czasami... Dobrze, że już te wszystkie błędy. 2000. Pamiętam, co mnie pierwsze nauczyliście. Dwutysięczny nie mówić 2013, 2015, tylko 2013-2015, a dwutysięczny się mówi tylko, jeżeli mamy dwutysięczny rok. Także to dzięki Wam. Także szacun, no i widzicie przynajmniej wzajemnie się czegoś uczymy. Życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.